Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Państwo pozwólcie, że zaczniemy. Ja się nazywam Mirosław Filipowicz i w imieniu ośrodka Brama Grodzka Teatr NEN bardzo serdecznie witam Państwa na spotkaniu poświęconym prezentacji książki Dawida Silberkranga. To spotkanie zaczniemy od wysłuchania wykładu profesora Silberkranga i następnie będzie dyskusja w gronie fachowców Holokaustu, prowadzona przeze mnie, nie fachowca, ale myślę, że spróbujemy to przeprowadzić. Proszę Państwa, serdecznie witam jeszcze raz. Przed nami David Silberkrang, pracownik Yad Vashem, pracownik naukowy, badacz Holokaustu i uwaga, autor monografii o zagładzie Żydów w Lubelskiem, w Lublinie. Dziękuję. Now,
friendship with this Jewish person named Shammai Breyer. Rabbi Talmud was apparently, we don't know for sure, but apparently coerced into granting this divorce from Breyer from his first wife, because in Judaism, as in other religions, a man can't simply divorce his wife, the wife has to agree. And she didn't agree, but here, Rabbi Talmud, we can only guess what the reasons were, perhaps to save himself and his family, perhaps for other reasons, Rabbi Talmud granted the divorce and married Breyer. It's interesting that Breyer was not prepared to just live together with this teenage girl that he wanted to marry. He had to first get divorced and then remarry. Somehow he felt he had to follow social norms. I would say that the actions that were pursued by the Jewish people in this particular story were the actions of ordinary people in distress. Certainly in the case of Rabbi Talmud, I wouldn't say Breyer was in distress, but they're pursuing whatever as ordinary, normal people, and that is the perspective that the book takes on people. Not everyone is absolutely evil on the German side. Not everyone on the Jewish side is always heroic. There are always human beings who, at times, do things that are heroic or evil or something else. We also see a reflection here that the Jews in April 1942, the Jews involved in the story and who remained alive afterwards until November, really lacked a true understanding of what the Nazis were doing, which is not surprising. Why should they? Who's explaining things to them? But we see how that worked, because those remaining Jews, at least some of them, still held on to a hope that they might survive. They were selected to be laborers, everyone else was killed, but some were left alive, a few thousand. Maybe they have a chance to stay alive, and of course we see reflections here of German deception. And Germans deceive Jews all the time, and others, of course.
striking is the unpredictability of German behavior. Jews looking at how Germans behave could not make sure that, or be sure that this one who was sadistic is always sadistic, avoid that one, and this one seems to be calm and decent, well, we can rely on that one, that at least he won't beat us up and won't kill us, and it doesn't work like that. The calm ones murder people, the sadistic ones sometimes are calm and leave people alone. Things were completely unpredictable in German policy and in individual German behavior, and that too made it difficult for Jews to try to figure out what can they do in the circumstances into which the Germans had thrust them. And one of the striking things about the Holocaust in this district that I think is true of other places too, but I can see it clearly here, was the important role of luck and of chance. People would do things no matter what they would do and what they would plan. Very often, whatever they planned or whatever they planned out even very carefully is not the way things would happen. And the result of whether they survived or didn't, whether they were able to get somewhere or not get somewhere, was very often based upon pure luck. Now, how does a historian calculate the role of luck in a historical event that lasts over several years? That's quite challenging right there. Now, in terms of the communications, I want to illustrate with a couple of illustrations about the extent of communications. We know that just within the Lublin district, there were apparently many thousands of letters, postcards, packages that went back and forth. In fact, it's tens of thousands. Until the United States entered the war, of course, many American Jews and American Jewish organizations were sending supplies to occupied Poland, and some of that is getting to Lublin. But there were also things going out, and there were records from the postal department of the Jutland, the city of Lublin, the ghetto of Lublin, that show many, many thousands of items of mail being sent out from Lublin to other places. They have records of how many each month. And in 1941, they were handling until or through February 42, they handled 19,000 pieces of mail every single month on average, roughly half coming in and half going out in 1941. One illustration of the information going around is from the beginning of the deportations. The story that my colleagues Darek and Andrzej have heard me tell about before, but it's striking. When the deportations from Lublin began, the city of Lublin, early in the morning on March the 17th of 1942, one of the deputy chairmen of the Jutland Lublin picked up a telephone and made a phone call apparently to Michael Weichert, the head of the GNSS, the Jewish
son that I loved as all the world, and from whom I had high hopes and anticipated great things. I would wish that at least this letter should remain as an everlasting memory, and in that I would be consoled, but that too is denied us. Only the gates of tears have not been locked before us, and we are able and entitled to bemoan the destruction of our nation, to eulogize the rupture in our destroyed people, and to lead the river of our tears with us to the grave. This they cannot take from us. And we, looking back at the story, and as I reread this book again and again in the course of going over the translation and reading it for myself, we are left grappling with the counterintuitive results of armed resistance and the liberation of mass escape, where there were cases where not fighting and not escaping proved to be much more effective than fighting and escaping. And we are left reflecting on the silence of the children who understood this, their circumstances, and displayed a profound courage. These and many other issues raised in this book continue to demand our collective consideration. Rabbi Talmud wished that there would be someone left to remember them. That someone is us. Thank you very much. W wyruszającym wykładzie pozostaje mi zaprosić teraz Państwa do wysłuchania dyskusji, pod której koniec będzie możliwość zabrania też głosu z sali, do czego z góry zachęcam. I witam przy stole pana profesora Andrzeja Żbikowskiego z Warszawy, pracownika naukowego dwóch poważnych instytucji, Żydowskiego Instytutu Historycznego i Uniwersytetu Warszawskiego, historyka zajmującego się również w przeszłości kwestią jedwabnego, co warto tu podkreślić, i generalnie historyka sprawy żydowskiej w czasie II wojny, również autora poważnej monografii o Karskim. Witam też przedstawiciela młodego pokolenia badaczy Holokaustu, pana Jakuba Wiśniewskiego, pracownika naukowego. Przepraszam, to mi się niestety zdarza. Kiedyś z kolegi Adama Kowalskiego, obecnego tu na spotkaniu, zrobiłem Adama Zamońskiego, on do tej pory pamięta. To jest kwestia roztargnienia. Pana Jakuba Kwiatkowskiego jeszcze raz bardzo przepraszam. I pracownika Muzeum na Majdanku, również pracującego nad doktoratem, jak słyszę, kończącego doktorat poświęcony lubelskiemu Judenratowi. Więc proszę Państwa, w tym składzie mamy gwarancję fachowej dyskusji, którą ja postaram się moderować. I Państwo pozwólcie, że teraz usiądę i będę już z miejsca tę dyskusję prowadził, bo sobie ściągę otworzę. Okay. Chciałbym zacząć od oczywistego zagadnienia, które wydaje się dobre na start. To znaczy od miejsca Lublina i od miejsca Lubelszczyzny w dziejach zagłady. W książce Tytutkranga mamy tezę dość, bym powiedział, zaskakującą, przynajmniej dla mnie, nie fachowca, mianowicie, że zagłada w Lubelskiem dokonywała się jakby w innym składzie organizacyjnym, niż dokonywała się zagłada w ogóle Żydów europejskich. To znaczy, to ta ekipa, która działała w Lubelszczyźnie, nie była ekipą podporządkowaną zespołowi stworzonemu w Wannsee na konferencji. Ta teza mnie trochę zaskoczyła, ale zagadnienie jest szersze i wydaje mi się, że warto spytać właśnie panów o to, dlaczego Lubelszczyzna jest tak ważna. Może zacznijmy od, w tym porządku, od Jakuba Chmielewskiego, który jest lubinienny. Tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji.
Poniekąd jestem tu w zastępstwie za profesora Dariusza Libionkę, ale mam nadzieję, że uda mi się go godnie zastąpić. Zaczynając tak w zasadzie od początku, zanim dojdziemy do akcji Reinhardt, to trzeba powiedzieć, że Lubelszczyzna w zasadzie od początku była ważnym miejscem w niemieckich planach nie tylko prześladowania i eksterminacji ludności żydowskiej, ale także w planach germanizacji okupowanych terenów Polski. I w zasadzie te dwa projekty ze sobą się łączyły. Lublin w zasadzie już jesienią 1939 roku stanowisko dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim obejmuje od jego dowództwa. Zaufany człowiek Heinricha Himmlera, który ma za zadanie udowodnić mu, że ta przeszłość korupcyjna, która za nim się ciągnęła od 1938 roku z Wiednia, to jest już w zasadzie przeszłość, tak? Była to osoba, która była zdeklarowanym nazistą, antysemitą, osoba, która nie tylko wykonywała rozkazy płynące od przełożonych, ale także kreowała politykę niemiecką na tym terenie. Jednocześnie jego pozycja była o wiele silniejsza niż pozycja innych dowódców SS i policji w poszczególnych dystryktach, a też poniekąd była silniejsza od jego nominalnego przełożonego, czyli głównego wyższego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie Friedricha Wilhelma Krugera. To wynikało między innymi z faktu tego, że Globocnik jako jedyny w zasadzie dowódca SS policji zajmował stanowisko także szefa partii, czyli łączył dwie zupełnie ze sobą niepołączalne, można by było powiedzieć, funkcje, ze względu na to, że w innych dystryktach taką funkcję pełnili gubernatorowie dystryktu. Jednocześnie on był też nominalnie podporządkowany gubernatorowi dystryktu, ale tak w rzeczywistości to po objęciu w 1940 roku stanowiska gubernatora dystryktu lubelskiego przez Ernsta Cernera zaczął narastać coraz większy konflikt pomiędzy administracją policyjną i SS z jednej strony, a z drugiej strony dowódcą, a z drugiej strony administracją cywilną. Jednym z kluczowych punktów, które były tutaj tym miejscem spornym, była właśnie kwestia żydowska. Przejęcia kontroli nad Żydami, nad żydowską siłą roboczą. I takim chyba namacalnym dowodem tego, jak Globocnik nie liczył się z administracją cywilną, która w 1940 roku nominalnie miała kontrolę nad Żydami, to była łapanka z sierpnia 1940 roku, kiedy bez jakiejkolwiek wiedzy gubernatora dystryktu i niższych szczebli administracji cywilnej przeprowadził tą akcję w dystrykcie lubelskim. Te osoby zarówno z dystryktu lubelskiego, jak i z dystryktu warszawskiego czy radomskiego zaczęły trafić do utworzonej przez niego sieci obozów w ramach planu Grenzwall na granicy z Związkiem Radzieckim. I tam pracowały przy kopaniu rowu, który z punktu widzenia militarnego był kompletnie bezsensownym projektem. Ale ten Belgrzec, o którym też dr Zybek Lang wspominał, będzie się przewijał w naszej dzisiejszej dyskusji dosyć często, ze względu na to, że w tym samym miejscu dwa lata później powstał pierwszy obóz zagłady akcji Reinhardt. Z czasem Globocnik poszerzał swoją kontrolę nad ludnością żydowską, nie licząc się dalej zresztą z administracją cywilną. Jesienią 1941 roku jest mianowany przez Heinricha Himmlera na osobę, która ma przeprowadzić akcję Reinhardt. Jeszcze w tym czasie tego kryptonimu nie używano. Ten kryptonim pojawił się kilka miesięcy później, już w zasadzie po rozpoczęciu deportacji do obozu zagłady w Bełżcu. Globocnik stworzył sztab. Sztab, który został ulokowany w Lublinie przy ulicy Spokojnej, przedwojennym budynku gimnazjum im. Stefana Batorego. Obecnie tam się znajduje Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale w Lublinie zaczęto także tworzyć magazyny. Co więcej, lata 1941 roku, kiedy Himmler jest w Lublinie, to
to właśnie od Ilok Dowodznik dostaje rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego. Tym obozem koncentracyjnym był KL Lublin, Koncentrationslager Lublin, czyli Majdanek potocznie nazywany, którego budowa rozpoczyna się od 1941 roku. Ale Żydzi w obozie na Majdanku zaczynają być grupą dominującą więźniów dopiero od wiosny 1942 roku. I w zasadzie chciałbym zwrócić uwagę w tym miejscu, w tym momencie na dwie daty, które dzisiaj przypadają. O jednej dr Zyba Klang wspomniał, to jest przerwa w akcji deportacyjnej, która 81 lat temu trwała już w Lublinie od około półtora tygodnia. Ale 29 marca 1942 roku przybywa do Lublina pierwszy transport Żydów w ogóle w ramach akcji Reinhardt, Żydów, około 1000 Żydów słowackich. I w zasadzie od tego transportu na Majdanek zaczynają przychodzić masowe transporty Żydów, które trwają do lata 1943 roku z przerwami. Od Ilok Globocnik kieruje akcją Reinhardt z Lublina. I faktycznie od Ilok Globocnik w swoich rozkazach nie podlega Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy, który z kolei kierowany przez Reinharda Heinricha przygotowuje plany eksterminacji ludności żydowskiej generalnie w niemieckiej strefie wpływów, które są eufemistycznie nazywane przez Niemców ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. To ostateczna akcja Reinhardt, o której wspominałem już, jest częścią właśnie ogólnoeuropejskiego ludobójstwa Żydów pod nazwą eufemistyczną ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Przez trwanie akcji Reinhardt zamordowanych jest przez około półtora roku około 2 milionów dzieci, kobiet i mężczyzn żydowskich, bo akcja Reinhardt jest wymieszana tylko w Żydów. Akcja Reinhardt to nie jest tylko ludobójstwo na ludności żydowskiej, ale akcja Reinhardt to jest także grabież mienia ludności żydowskiej, ale także niszczenie namacalnych śladów obecności tejże ludności. Takim przykładem jest chociażby getto, czyli historyczna dzielnica żydowska na lubelskim Podzamczu, przekształcona wiosną 1941 roku w getto, która w zasadzie w 1942-1943 roku została niemalże kompletnie zniszczona. I na koniec jeszcze swojej wypowiedzi chciałbym powiedzieć, że takim elementem, który jest istotny dla Lubelszczyzny, który wyróżnia Lubelszczyznę na tle innych dystryktów Generalnego Gubernatorstwa, to były getta tranzytowe. Getta tranzytowe, które powstały, największe powstały chociażby w Izbicy czy w Piaskach, ale one też powstawały w wielu innych miejscowościach. Jak słusznie nazwał je David Zybeklang, były to drzwi obrotowe, czyli z jednej strony najpierw mieli być z nich wywożeni Żydzi polscy, w ich miejsce mieli być przywożeni Żydzi zagraniczni. Jak wiemy z dokumentów, z relacji i tak dalej, nie zawsze tak było. I może tym akcentem bym zakończył swój wywód i on tam było z profesorowi Szpikowskiemu. Nawet już bez mojej. Panie, teraz znowu jest włączony. Aha, jest, dziękuję bardzo. Ja nie jestem specjalistą od dziejów Żydów lubelskich. Raczej, jeżeli mnie interesują, to głównie w tym kontekście może jeszcze wspomnimy losu Żydów warszawskich, którymi się zajmuję. Poniatowa, Trawniki, Budzy, o którym mało wiemy. Ci wszyscy, którzy przeżyli do końca w getcie warszawskim, do końca powstania w getcie, deportowani na Lubelszczyznę, no cudem przeżyli właśnie dzięki tej pracy przymusowej, tylko dlatego, dzięki temu my wiemy, co się działo też w Warszawie, prawda? No nie tylko też to, co się działo w obozach, prawda? Jaki był ich los, tragiczne doświadczenie. I to też jest ważny kontekst, że zagłada wydaje się trwa bardzo krótko, tu w Lublinie dwa razy potem, po 2 tygodnie, czyli można było tego prawie nie zauważyć, nawet mieszkając gdzieś na obrzeżach miasta. Ale tak naprawdę polowanie na Żydów, zabijanie i wykorzystywanie ich w pracy ciągnie się aż do wyzwolenia przez Armię Czerwoną, więc jest długim zjawiskiem. Natomiast to, co mnie uderza w tych książkach, no takich moich przyjaciół jak Zilber Klang, czy inni też amerykańscy Żydzi, tam piszą Czapu, czy o czymś innym, to jest taka niewielka skłonność, szczególnie w Izraelu, do takiej integracji i wstawienie w ten polski okupacyjny kontekst losu żydowskiego i zagłady żydów.
Teraz to się powoli zaczyna zmieniać. Znaczy, głównie mówimy o tym, że tych kontaktów prawie nie było, one nie były równoprawne, była to współudział Polaków w grabieży, praktycznie totalna. Przekalskim w jego raportach się z tym zetknęła akceptacja dla niemieckiego, no, dla antyżydowskiej polityki niemieckiej, a później bardzo czynna współpraca, nie tylko policja programatorów, bałgieńskich, ale też i cywilów, no, trochę z powodu zagrożenia karą śmierci, ale głównie z chęci zysku wyłapywaniu, mordowaniu Żydów. I ten kontekst się już pojawia. Natomiast nie pojawia się ten kontekst związany z periodyzacją naszych dziejów, które tu o wiceprofesora Wnuka podają bardzo skrupulatnie i na to liczę, że przecież w marcu 1942 roku to jeszcze nie było żadnej konspiracji. Pierwszy chyba oddział na mężczyźnie to jest czerwiec 1942, głównie uciekinierzy sowieccy, pewnie gdzieś w okolicy Chełma albo Parczewa, coś takiego, ja nie jestem specjalistą. Wtedy można było w marcu, w lata, do jesieni, Niemcy mogli zupełnie swobodnie operować. To nie była, Żydzi nie mieli żadnej drogi ucieczki, nie mieli gdzie się ukryć, żadnego wsparcia. Przecież nie mieli. Mogli przeżyć albo wyjątkowo silnie zasymilowani, a na Lubelszczyźnie było dużo mniej niż na przykład w Warszawie czy w Krakowie, albo ludzie bardzo zamożni, których zapewne to też nie było aż tak wielu, którzy mogli, no, dzięki funduszom, no, ratować się, ukrywać. Więc to też musimy o tym pamiętać. To nie zawsze wychodzi, bo prawda o zmarłych raczej wolimy, jesteśmy przyzwyczajeni mówić dobrze, tragicznie zmarłych z patosem. Te rzeki łez są oczywiście konieczne, no ale też, no, jakaś taka bezwola czy jakaś inercja tamtego czasu, kiedy Niemcy, których tu było chyba około 3000 w całym dystrykcie, mogli sobie na wszystko zupełnie pozwolić. Oni nawet byli akceptowani, szczególnie przez ludność rolniczą, bo prowadzili dosyć długo, właśnie do jesieni 1942 roku, bardzo racjonalną politykę gospodarczą, prawda, korzystną dla rolników. Te kontyngenty nie były duże, na roboty brano tylko ochotników wtedy jeszcze i wszyscy byli w miarę tak, no, niezależnie. I tego troszeczkę mi w tego typu książkach brakuje, co nie zmienia faktu, że jest absolutnie taka zasadnicza książka. Ona jest pięknie sformatowana, ona daje nam wykład i chronologiczny, i rzeczowy. Ona nam przedstawia, daje tam wszystkie tam stopnie, komendy i tak dalej, sprawców. Przedstawia nam tych ludzi z elit żydowskich, szefów judenratów i tak dalej, którzy mieli jakiś wpływ, no choćby minimalny, na przebieg dziejów. No i później periodyzuje nam wszystkie te masowe przesiedlenia, pracę przymusową, deportację, zagładę, te obozy pracy, które przetrwały do końca. Więc każdy historyk i osoba interesująca się dziejami Lublina, Lubelszczyzny, no i w ogóle historycy powinni, no, mieć tą książkę gdzieś pod ręką, bo ona nam uzupełnia bardzo taką dużą lukę, bo myśmy nie mieli takiej syntetycznej monografii dziejów ludności żydowskiej w czasie zagłady na Lubelszczyźnie, no a teraz mamy łatwo dostępną, dobrze się kartkującą. Bardzo dziękuję. I do kilku wątków podjętych przez dyskutantów jeszcze wrócimy w trakcie tej rozmowy. Natomiast chciałbym zasygnalizować drugą kwestię. To znaczy, jest oczywiste, że zagłada, jeśli chodzi o sprawców, jest narodowością niemieckiej. Ale co zrobić z tą wiedzą, która jest co chwilę powiększona? Co zrobić z postawą ludności lokalnej, prawda, o czym przed chwilą Andrzej mówił? Czy co zrobić z owymi nieszczęsnymi pracownikami żydowskiej administracji, przecież zmuszonymi do działań? Oni nie robili tego dobrowolnie. Co zrobić z judenratami wtedy, prawda, czy z pracownikami wręcz samorządów żydowskich? Można oczywiście przyjąć perspektywę antysemicką. To jest zupełnie niedopuszczalne w wariancie akademickim, ale można też przyjąć perspektywę próbującą
pomagającą zrozumieć sytuację, w jakiej ci ludzie się znajdowali. To z pewnością nie było łatwe. To z pewnością też było tragiczne. Ja bym tu od razu jedno zdanie dodał. No musimy o tym dyskutować. Nie? Bliżej. Może ten, o, ten to działa dużo lepiej, więc może jest naładowany. Musimy dyskutować odważnie, chociaż to spotyka się to z serwisem badań nad zagładą, tu nieobecny Libionka między innymi, Jan Grabowski, Jan Groskiewicz zaczął tą debatę bardzo odważną. Musimy to dyskutować i no tak w wielu tych kwestiach spornych, no zdać sobie sprawę, no jak gdyby wyobrazić sobie tamtą rzeczywistość nie tylko poprzez polską martyrologię bohaterstwa, ale poprzez tą obojętność czy współudział, prawda? Kto w jakim interesie działał, co miał na korzyść, to się powolutku, to się dzieje punktowo wszędzie indziej w świecie. To nie jest tak, że Francuzi czy Holendrzy w swojej masie są tacy odważni, pięknie dyskutują, nie mówiąc o Niemcach. Ale są środowiska. Tu na Lubelszczyźnie bardzo znane są dzieje dobrze opisane przez Browninga 101 Batalionu Policyjnej Rezerwy. Prawda? Dwa wielkie mordy w Janowie i w Łomazach. I potomkowie i członkowie tego, no jakoś kontynuacji instytucji tamtego, tej policji hamburskiej, mądru z Hamburga, oni corocznie przyjeżdżają na takie studyjne już od wielu lat obozy, zwiedzają ten Janów Lubelski, zwiedzają Łomazy, dyskutują i tak dalej. U siebie organizują taką twardą dyskusję o sprawstwie niemieckim. To były no, w sumie parę tysięcy osób zastrzelonych, prawda, bez odpowiedzialności, bez niczego. Czyli to się dzieje w różnych miejscach. Być może skala mordu jest tam łatwiejsza do takiej mobilizacji. Bardzo często mamy do czynienia z indywidualnymi mordami czy denuncjacjami, prawda? I nikt tak specjalnie z rodzin czy sąsiadów tamtych ludzi nie chce do tego wracać. Ale myślę, mamy problem teraz też szczególnie w kontekście tej wojny, prawda? I takich porównań Getta Warszawskiego i Buczy na przykład, który się to już pojawia czasami w dyskursie publicznym. No mamy problem, no bo jednak ci trawniki Menner, to oni byli w 3/4 Ukraińcami, prawda? Bo Niemcy specjalnie na Lubelszczyznę i do tych obozów, tych ifisów wybrali spośród jeńców tych sowieckich, no głównie narodowości albo ukraińskiej, albo łotewskiej czy estońskiej. Więc no to też jest trudny temat, bo no, no, nie bardzo wiadomo, w jaki sposób mamy uczciwie o tym, no nie ma ani klimatu, ani czas nie po temu, żeby o tym dyskutować, no, ale myślę, że to jest taki temat, który kiedyś będzie wymagał. Jest sporo prac Petera Bleka, jest no, sporo prac o tych trawnikach, o obozie szkoleniowym, o ich roli w obozach zagłady, prawda? No więc na pewno do tego wrócimy, może tyle. Tak, jeszcze też chciałem właśnie zachęcić kolegów do podjęcia kilku tych szczegółowych zagadnień i może teraz do Kuby Chmielowskiego już poprawnie. Pytanie o Judenraty. Jaka była ich sytuacja, jaka była sytuacja prawna i też psychologiczna tych ludzi? Z Judenratami generalnie jest problem, ale no, trzeba też pamiętać, że tak jak tutaj profesor Filipowicz wspomniał, no nie można iść w kierunku tej narracji antysemickiej. Znaczy Judenraty nie były żadnym żydowskim samorządem, który miał możliwość decydowania o losie ludności żydowskiej. Nie, on działał w konkretnych, określonych warunkach, warunkach, które były stworzone przez Niemców, i którzy w zasadzie wymagali od Judenratów, czy tworzonych później żydowskich policji, posłuszeństwa i wykonywania rozkazów. Koniec, kropka. Jeżeli nie było takiego posłuszeństwa, wymieniano składy Judenratów. Zresztą to się działo też już dosyć często podczas akcji Reinhardt, ale wymienianie składów Judenratów było też dosyć powszechnie stosowane także przed akcją Reinhardt. I wymienianie składów Judenratów no, z różnych przyczyn się zdarzało. Czasami to były widzimisię Niemców, czasami to była rywalizacja, o której wspominałem, administracji cywilnej z administracją
policyjną. Czasami sami Żydzi pisali donosy do władz niemieckich, że ktoś im nie odpowiada w Judenracie, bo załatwia własne interesy, w związku z czym władze niemieckie decydowały o tym, żeby zmienić ten skład. Podczas akcji Reinhardt, no oczywiście w pierwszej kolejności są wywożeni Żydzi polscy do obozów zagłady w Bełżcu, w Sobiborze i w Treblince. Ale tutaj w dystrykcie lubelskim trafiają Żydzi zagraniczni, więc oni w niektórych miejscowościach stanowią dosyć dużą część. I w skład Judenratu zaczynają wchodzić ludzie z zewnątrz, ludzie Żydzi zagraniczni, niemieccy, Austriacy, czescy, rzadziej Słowacy. Znaczy oni się pojawiali już też wcześniej, o tym, o czym dr Zidlakan pisze, bo Żydzi czy Austriacy, czy Niemieccy trafiali na Lubelszczyznę w zasadzie w małych grupach, ale od początku okupacji ze Szczecina czy z Wiednia. Ale tutaj trzeba pamiętać, że no nie można traktować też ludności żydowskiej jako jednej masy. Ta ludność była bardzo zatomizowana i w zasadzie widać było, już to było szczególnie widoczne w 1942 roku po deportacjach Żydów zagranicznych. Znaczy, jest kompletna różnica cywilizacyjna pomiędzy Żydami polskimi, którzy byli przez tych Żydów z zagranicy przywożonych postrzegani jako Ostjuden, jako inni. To jest zupełnie inna mentalność, inny krąg cywilizacyjny. Żydzi zagraniczni w dużej mierze byli zasymilowani. Dla nich w pierwszej kolejności była bliskość kultury państwa, z którego pochodzili. W przypadku Żydów polskich, w większości byli jednak Żydzi ortodoksyjni, tradycyjni. Oczywiście to procesy laicyzacyjne czy asymilacyjne postępowały już przed wojną w Polsce, ale one postępowały zdecydowanie wolniej niż na zachodzie Europy czy na południu w Czechach chociażby. Więc to też wpływało na konflikty pomiędzy Żydami polskimi i Żydami zagranicznymi. Szczególnym przypadkiem jest Izbica, gdzie tamtejsze władze niemieckie po prostu rozgrywały Żydów zagranicznych i Żydów polskich między sobą, napuszczając podczas akcji deportacyjnych czy Żydów zagranicznych na Żydów polskich i odwrotnie. Zresztą tam funkcjonowały też dwie policje, żydowskie, jedna złożona z Żydów zagranicznych, druga Żydów polskich. Więc Judenraty no, funkcjonowały w bardzo ciężkich warunkach. No, przede wszystkim członkowie Judenratów w tym początkowym okresie okupacji starali się dbać, na ile mogli w ramach swoich możliwości, stopniowo i ciągle ograniczani przez władze niemieckie, o tą ludność żydowską. No, to nie jest bez przyczyny, że nagle po wrześniu 1939 roku sytuacja ludności żydowskiej zaczyna się dramatycznie pogarszać. I to widać szczególnie od wiosny 1941 roku, kiedy są tworzone w niektórych miejscowościach getta zamknięte, w wielu funkcjonują tak zwane getta otwarte. Są wprowadzane coraz to ostrzejsze przepisy ograniczające opuszczanie, czy wręcz uniemożliwiające opuszczanie ludności żydowskiej. Zaczyna pojawiać się tyfus. Judenraty mają gigantyczny problem ze względu na ograniczone możliwości niesienia tej pomocy w przezwyciężeniu wszystkich trudności, które na ludność spadają. W związku z czym to jest kwestia też wspomnianej przez doktora Zybekonga pracy przymusowej. No, praca przymusowa to nie jest tylko wyniszczanie osób, które są wysyłane na tą pracę, ale to jest przecież też rozbicie rodzin. Bardzo często mężczyźni, którzy są wysyłani na prace przymusowe, są jedynymi żywicielami rodzin. Judenraty muszą starać się w miarę swoich możliwości nieść pomoc ludności. W związku z czym są wypłacane zasiłki, ale to jest wszystko za mało. Ludzie zaczynają głodować, jest coraz większa nędza. W związku z czym do 1942 roku w zasadzie Judenraty walczą o w miarę możliwości poprawę bytu ludności żydowskiej. Od 1942 roku, kiedy rusza akcja Reinhardt, Judenraty stają się obok policji żydowskiej jednym z instrumentów bezwzględnie wykorzystywanych przez Niemców w akcjach deportacyjnych. Oczywiście na ogół to nie są dobrowolne decyzje. Ci ludzie są zmuszani do tego, aby brać udział w tych akcjach deportacyjnych. Oczywiście na to się nakłada też pryzmat tego, że ci ludzie też walczą o swoje przetrwanie. Dla nich pozostanie na funkcjach oznacza, że będą mogli dłużej żyć.
I tak jak słusznie dr Ziegler tam potwierdza, ci ludzie nie wiedzą, że ich koniec będzie taki sam jak koniec wszystkich innych Żydów. Niemcy to wiedzą. Dla Niemców ci Żydzi są pozostawieni członkowie UNATO, oczywiście policji żydowskiej, czy wyselekcjonowani pracownicy przymusowi żydowscy dotąd, dopóki nie są potrzebne. Następnie ich będzie czekał ten sam los, co wszystkich innych Żydów. Zagłada. Jest kapitalny punkt, który pozwoli przejść do kolejnego zagadnienia, wydaje mi się przerażająco interesującego. Znaczy ta historia z tym bukietem ślubnym, prawda? To może być traktowane oczywiście jako przejaw szczególnego sadyzmu tego niemieckiego oficera. Ale wydaje mi się, że to może być też kwestia pewnego dualizmu, który zachodzi w niemieckim myśleniu. To znaczy z jednej strony on wykonywał pewne obowiązki wynikające z pozycji społecznej dobrego wychowania, a jednym z tych obowiązków było dostarczenie ślubnego bukietu, prawda? A z drugiej strony on nie zapominał o swoich obowiązkach wynikających z jakby innej trochę sfery i o swoich obowiązkach tej pracy podstawowej, którą musiał wykonać. To trochę jest inaczej chyba niż było w przypadku Stalina, czy tych strasznych ludzi w Związku Radzieckim. O Stalinie jest piękna historia, kiedy u szczytu wielkiego terroru, kiedy tam krew już się naprawdę lała, on zaczęto likwidować Komunistyczną Partię Polski. On, będąc na swojej daczy, odwiedził sąsiednią daczę, która była zamieszkała przez Werę Korzucką, Marię Kostrzewę. Ona miała piękne róże. Stalin bardzo pochwalił te róże, zatrzymał się przy niej, zaczął ją wypytywać o sposoby uprawiania tych róż. Pożegnali się najczulej. Za parę godzin po Korzucką przyjechali. Prawda, już nie zobaczył tych róż. Stalin się nie wiedział, że to będzie. To wydaje mi się trochę jest inna sytuacja. Ci Niemcy, no właśnie, polskie władze obecne są jakby przejęte pewną ideą walki z konceptem samym polskich obozów koncentracyjnych. W ogóle się zapomina, że czasami po angielsku to jest nie inwektywa w sensie etnicznym, tylko geograficzna lokalizacja po prostu, to jest logika języka angielskiego. No ale wydaje mi się, że powinni nasi rządzący przyjąć też trochę inny kierunek, to było o wiele skuteczniejsze, i mianowicie w stronę komparatystyki. To znaczy, my nie jesteśmy jedyni, my Polacy, którzy mają te obciążenia w przeszłości. Szczerze powiedziawszy, gdziekolwiek się nie popatrzy w regionie i nie tylko w regionie, to jest sytuacja psychicznie niełatwa dla spadkobierców, dla narodu. Już pominę kwestię Francji, ale nawet w takich krajach z heroiczną postawą, potem po wojnie, na przykład w Holandii, tam się znajdzie cała masa kolaborantów surowo ukaranych niekiedy. Kwestia Austrii. To w ogóle jest trup w szafie do tej pory nie bardzo ruszony, prawda? Bo to jest słynne powiedzenie o Austriakach, oni naprawdę są mieli. No, przeczytałem w moim entuzjazmie dla ich muzyki, dla ich kultury, że to jest bardzo sprytny naród, bo udało im się przekonać wszystkich na świecie, że Beethoven był Austriakiem, a Führer Niemcem. No, więc to jest bardzo trafna uwaga. I teraz chciałbym właśnie powiedzieć, spytać panów, co sądzicie o tej idei potrzeby studiów komparatystycznych. To być może zdjęłoby ten ciężar, czy rozłożyło go lepiej. No oczywiście to jest taki wszelka integracja, czy porównawcza w czasie, w różnych przestrzeniach i kulturach, czy też tak w kontekście nawet lokalnym, jest konieczna. I rzeczywiście Niemcy teraz w większym dużo stopniu zajmują się tą psychologią sprawcy, bo już tam z grubsza ustalili. To jest oczywiście fenomen dla wnuków, prawda? Tak mojego, naszego pokolenia, co ci nasi dziadkowie tam robili, bo oni już nawet na tych procesach, wszystkich procesach SS-manów, tam Getta Warszawskiego, oni właściwie tylko tam dzień, dwa spacerowali po tym palącym się getcie, żaden nie strzelał, nikt nie brał udziału. W ogóle Niemcy SS-mani, w ogóle żołnierze byli głównie kierowcami, prawda, więc to jest tak powszechne tam tej psychologii. Wszystkie te procesy, które są w jakichś fragmentach publikowane, czy dostępne w internecie, one nic nie wnoszą prawie poza dokumentami z epoki, nie wnoszą do naszej wiedzy o tych procesach, które zachodziły w czasie wojny, bo oni to doskonale wypierali, bronili się, ci co uciekali, ci się chowali, ci co sobie żyli normalnie. Nawet pisali zaraz po wojnie, tam teraz
kolega mi przetłumaczył tego Tebensa, no, później w Poniatowie, a wcześniej wielkiego przedsiębiorcę. Te 60 parę stron wspomni, on właściwie jest takim mocnym opiekunem tych Żydów warszawskich, chce ich uratować przecież. Ma dobre intencje. No na Gabocnika tak, on się z nim kłócił, Mikkelsona nie lubił, no Heflego paru, no wzajemnie się tam troszeczkę, ale nie tak, że oskarżają się o taki totalny mord, zabijanie dzieci, rzucanie w płomienie kobiet i tak dalej, to nie, to jest potrzebne. Tu z porównaniem tylko tyle jest trudniej, że prawda, ta zagłada dokonała się na polskich ziemiach i tam za, dalej na wschód. Czyli ci Francuzi, Holendrzy, nawet Rumunii ma w małym stopniu, no, Węgrzy, oni są najwyżej byli świadkami i współsprawcami no, deportacji Żydów na tereny Polski, prawda? Czyli mają jak gdyby tylko tą część winy, z którą muszą się rozliczyć, bo tam no, oczywiście po drodze też zabijano, wydawano, rabowano. W Holandii holenderscy policjanci wydali dokładnie tyle samo Żydów, 12 tysięcy, co ukrywało się do powstania warszawskiego w Warszawie po stronie ryjskiej, więc no, to jest po prostu ogromna liczba i ogromna odpowiedzialność. Francuzi ratowali dzieci żydowskie i starych Żydów francuskich, ale tych, którzy nie mieli papierów, którzy w dwudziestoleciu tam pojechali, no to policjanci na ten hipodrom zaprowadzili, więc no, tylko że to się łatwo nadużywa w dyskusji publicznej. Jest wiele trudnych kwestii, które no, wymagają jakiegoś cieniowania. W środowiskach żydowskich w czasie zagłady praktycznie nie było oporu zbrojnego i konspiracji. Ten los Warszawy, rządu ŻZW, w sumie 400 osób, no fenomen. W Krakowie ta grupa liczyła chyba 7 czy 8 z niebieskimi. Na Lubelszczyźnie żadnego oporu. Gdzieś w Łachwie, tam w kilku gettach na wschodzie małe próby oporu. Prawda? Podobno w Trawnikach było kilka karabinów, bo Żydowski Komitet Narodowy dostarczył pieniądze. Nie zdążyli, nie umieli, nie widzieli, nie użyli tego. W ogóle nie bronili się. Bardzo trudny temat, który na pewno też wpływał jakoś. No i później te, tu mam Adama Puławskiego, waszego chełmszczana lubliniaka, który bada to i też od strony chełmskiej, czyli ogromnego, prawda, stalagu, no nie wiem, jak tam byli i jeńców też sowieckich, prawda. No przecież, ale przede wszystkim prasę podziemną i wszystko to, co było związane z nie tylko prawicową, ale też i tą łakowską akcją niesolidaryzowania się, niewspomagania no, nawet tak zwanej partyzantki żydowskiej, czyli obozu przetrwania rodzinnych, prawda? Tam wykorzystywano jeden czy dwa przypadki napadu na jakiegoś polskiego sołtysa i polską wieś, żeby przestrzegać i żeby się od tego jak najbardziej izolować, prawda? No więc to jest bardzo złożone i po naszej tak zwanej polskiej stronie, ale i też po stronie żydowskiej, bardzo wielowątkowa, bardzo zniuansowana historia bardzo trudnych pytań, prawda? Jedno, co jest pewne, że wszyscy chcieli przeżyć. Wszyscy robili wszystko, żeby jakoś utrzymać siebie, swoje rodziny przy życiu, walczyli o te rodziny do końca. Bardzo często okazywali niebywałe bohaterstwo, czyli córka idąca za matką na Umschlagplatz, czy rodziny z dziećmi, prawda, a nie szukanie takiej ucieczki. No, to są wszystkie epizody. Nie wiem, czy nam się uda to wszystko kiedykolwiek zebrać, bo no, to już jest 80 lat, prawda. To jest naprawdę bardzo długi dystans czasowy i na przykład powstanie styczniowe, i nawet mamy Rafała do powstania styczniowego, 137 plus 20, 150, tak? Z grubsza 150 lat. To w ogóle tymi problemami jak u Żeromskiego, czy gdzieś się w ogóle teraz przejmuje, prawda? Jakiegoś stosunek chłopów do powstańców, powstańców do chłopów i tak dalej, i tak dalej. Jak to było złożone. No boję się, że za 20 lat też problem z zagłady przejdzie tylko do sfery sztuki, fabuły, powieści, filmu. Niektóre są świetne, ale takie alternatywne jakby karty wojny, prawda? Żeby ta przeszłość wyglądała tak, jak my byśmy chcieli, żeby ona wyglądała, a nie tak, jak ona rzeczywiście wygląda.
owocem, korzystając z tego, że jestem pośrednikiem w tym mikrofonie, co do komparatystyki, do nowych form przekazu. Oczywiście jeszcze wrócimy w tej dyskusji. Węgierski przypadek jest przypadkiem jednak chyba trochę odmiennym od reszty Europy, przynajmniej od niebliskich nam krajów. Oni jednak, jeśli dobrze pamiętam, odpowiadają sami za zabójstwo 600 tysięcy węgierskich Żydów. Za deportację. No tak, tak, jasne, ale zrobili to. Zrobili to sami Węgrzy, nie Niemcy. Tak, Rumunii, Piasty też. Tak, oczywiście. Tak, było parę tysięcy, a później getta w Besarabii, no też odpowiadają. Oczywiście, oczywiście. I teraz ja. Znaczy, ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, która chyba dzisiaj nie do końca wybrzmiała, mianowicie mówimy o sprawcach jako Niemcach. Ale jeżeli mówimy o akcji Reinhardt, to chyba tutaj pierwsze skrzypce grali Austriacy. I w zasadzie trzeba mówić o tej odpowiedzialności w skonstruowania zagłady jako Austriacy i Niemcy. Poza tym sam Gołocnik był Austriakiem, szef sztabu akcji Reinhardt był Austriakiem, Hermann Hefle. Ale trzeba pamiętać też, że Niemcy mieli bardzo ograniczone możliwości, w sensie ludzi. W związku z czym no, na wszystkich terenach okupowanych no, musieli korzystać z osób miejscowych. Tak? To nie jest przypadek tylko Polski, że jest powołana polniejszy policaj, polska policja, bo w dużej mierze oparta o przedwojennych funkcjonariuszy polskich. Funkcjonariusze Polacy czy Ukraińcy w mniejszej części służą w policji kryminalnej, ale przecież formacje pomocnicze są tworzone na Ukrainie, na Litwie, na Łotwie, gdzie to właśnie ich rękami dokonywane są pogromy, to ich rękami niejednokrotnie przeprowadzane są masowe egzekucje. Oczywiście to się dzieje wszystko pod nadzorem chociażby Einsatzgruppen czy innych niemieckich formacji, ale Niemcy bardzo mocno korzystają z ludności miejscowej w prowadzeniu eksterminacji Żydów. No ale też dodałbym, że są dosyć przebiegli, prawda? W tym, bo przed litewskich policjantów dają gdzieś daleko na Białoruś, a białoruskich znowu na pogranicze Litwy i tak dalej. Mieszają te bataliony pomocnicze, czasem no, łącząc je oczywiście większe jednostki do zwalczania partyzantki. No i nie przewidując na jednego, no, co jest też taką kartą ciekawą, że prawda, wszystkie te kompanie wartownicze ukraińskie no, przeszły do UPA zimą czy wczesną wiosną 1943 roku i w ogóle UPA jako takiego B nie było i tych wszystkich dalej walki, problemów etc. i naszych dzisiejszych sporów, gdyby Niemcy prowadzili na jakąś bardziej przemyślaną politykę wówczas. Teraz chciałbym przejść do rzeczy, która mnie nurtuje, człowiek, który myśli, stara się myśleć trochę teoretycznie o historii. Właśnie o kwestii, którą już profesor Żbikowski zasygnalizował. To znaczy upływ czasu, który prowadzi do przemian w naszych emocjach, który zmienia emocje badaczy. I teraz pojawiły się już pierwsze, najpierw filmy, potem literatura. Oczywiście film Beniniego, wspaniały Lev Tebela, Życie jest piękne, który wprowadza komizm do opowieści o zagładzie, prawda? Jest świetny film Tarantino, Bękarty wojny, już wspomniany przez Andrzeja. Jest świetna książka, to znaczy Jonathan Little, Łaskawe. To jest potwornie grube, ale naprawdę warto to przeczytać. No to będę z bardzo ciekawym miejscem Lublina w tej książce też. On zrobił szczegółową kwerendę, ten pisarz. I to wszystko jeszcze nie weszło do historiografii, ale za chwilę podejrzewam wejdzie. Znaczy być może za dłuższą chwilę. Historycy są zawsze wolnomyśliciele, to znaczy myślenie przychodzi im trochę wolniej niż przedstawicielom innych gatunków sztuk czy rzemiosła. Ale wydaje mi się, że ten wpływ czasu jest tu kluczowy. Zmiana formy przekazu, nowe metafory, nowe narzędzia przekazu. Jak na to patrzycie jako historycy fachowi? No ja to znoszę spokojnie, no bo przecież
takich książek jak z Lieberklanga to można tylko czytać do 14, prawda? I to fragmentami, czy naszych tu licznych kolegów, też bardzo nabite faktami, etc., etc. I samemu też no, niestety co jakiś czas coś takiego napisać, prawda? Ale czyta się po prostu no, fabułę, która daje do myślenia, która pomaga we współczesnych tych kategoriach i moralnych, etycznych, coś sobie czy estetycznych, coś sobie wyobrazić. Dzisiaj Państwa część już była tam, oglądała te zdjęcia przedwojennego Lublina, prawda? Jak ta rzeczywistość nawet materialnie zupełnie inaczej wyglądała. Co też musiało działać psychologicznie nawet dla tych Austriaków, którzy tam z Tyrolu czy z Wiednia przyjechali i zobaczyli te rozpadające się, często bez kanalizacji, no właśnie Pozamcze, to późniejsze getto, czy te inne miejscowości, prawda? I to małą taką enklawkę krakowskiego i tam, no nie wiem, czy już ten Nowy Świat, nawet tam do Kulu dalej się ciągnął jakieś wille, raczej tylko krakowskie, prawda? Ten plac, to wszystko, to całe miasto, jedyny kawałek cywilizacji tu daleko na wschodzie, prawda? A oni jeszcze jeździli, no w Zamościu pewnie czuli się nieźle, nie lubili tam jeździć, ale już taki Tomaszów to na pewno nie robił na nich dobrego wrażenia. I do 1939 roku to się dzieje. My też musimy no ale ja nie bardzo wiem, tu może ktoś z publiczności o bardziej wrażliwej duszy i talencie pisarskim, mówi, jak to napisać, żeby to było prawdopodobne. Jak czytamy tam Zingiera, Szatan z Goraju, czy coś się dzieje na pograniczu synagogi jakiegoś dworu ziemiańskiego, no to nawet to łatwo sobie wyobrazić, czy zobaczyć na filmie, ale takie no zupełne, albo to jest taka idealizacja, jak skrzypku na dachu, prawda, gdzie nie widać tej biedy, tej nędzy, tego wszystkiego. Przecież to musiało wyglądać i pachnie zupełnie inaczej niż na tym muzykalu wygląda. I to trzeba jakimś talentem chyba to zrobić, no bo inaczej, no nie, zapomnij się, zapomnijmy i to się chyba tak czy inaczej będzie działo. Tu jest Konrad Zieliński, Muzeum Getta Warszawskiego. No też chcę pokazać tą warszawską dzielnicę żydowską ładnie. Prawda? Życie rodzinne, piękne, radosne. Ale przecież całe te ulice Wołyńska, Ostrowska, mówię co, to były no po prostu takie no szalenie, no takie bardzo niskiej jakości, prawda, kamieniczki i tak dalej. Jest nas sporo poezji. Jak to ze sobą połączyć? No nie wiem. Miejmy nadzieję. Oczywiście zgadzam się z tym, co profesor Bikowski powiedział, aczkolwiek mam tutaj zgrzyt, bo jak idę czasami na zakupy do jednego z supermarketów, to książki o obozach koncentracyjnych w formie bardzo popularnej można spotkać z tytułem Miłość w Auschwitz, czy... Także jest też z drugiej strony to zagrożenie banalizacji historii, zagłady. I pokazania jej w takiej no, bardzo mocno zniekształconej formie, w związku z czym jednak tutaj no, historycy są ograniczeni źródłami, prawda? Osoby, które tworzą powiedzmy prozę, oczywiście różnej jakości, tutaj Jonathan Nittel czy Grossman czy inni, no to jest naprawdę pierwsza liga, ale są też osoby, które po prostu chcą zarobić na cierpieniu i nieszczęściu ludzi, którzy w brutalny sposób byli mordowani podczas wojny. Tylko dlatego, że byli z pochodzenia Żyda. I niestety no, uważam, że to jest dosyć niebezpieczne, bo też ze strony... znaczy ja rozumiem, że to też wynika z tego, że wojna jest czasem bardzo odległym. Żyjemy w stosunkowo bezpiecznych czasach i po prostu przedstawienie jej w takiej formie dla wielu, znaczy wiele osób sobie nie zdaje sprawy, czym wojna w ogóle była i jakie ze sobą okropieństwa i okrucieństwa niosła. I takie przekazywanie w sposób zbanalizowany tego obrazu okupacji no jest dosyć niebezpieczne, chociażby też w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. Ja dodam jedną taką dygresję, bo to już było
kilkanaście chyba lat temu, taki mój kontakt z Lublinem w telewizji razem z jakimś reżyserem, takim jakimś wodwirus czy czegoś, występowaliśmy w Faktach po Faktach jak komentatorzy, bo poprzedni dyrektor, nie Tomek Kręc, Państwowego Muzeum na Majdanku, chciał, już był dogadany, że wystawi jakiś musical pod bramą, taki zupełnie wesolutki, pod bramami, prawda, tam pod pomnikiem na Majdanie. Ten poprzedni starszy dyrektor, może niektórzy historycy to pamiętają. I myśmy wszyscy, całe środowisko, potwornie, potwornie protestowaliśmy, że to po prostu jest karygodne, nie do pomyślenia. No ja wiem, czy ja dzisiaj, gdybym przeczytał, to może ona jest jakoś troszkę nawiązuje, to by się dało radę. No jest opera o Auschwitz, bardzo piękna, bardzo dramatyczna, którą w Teatrze Wielkim w Warszawie pokazywano tam ze dwa lata temu. Coś jeszcze jest, jest sporo utworów muzycznych, które, no, nie tylko takie żydowskie, które się no, upamiętniają zagładę. W sztukach pięknych też to jakoś wraca w sposób nie zawsze szablonowy, ale obawa przed kiczem, ta towarzyska z Auschwitz i tak dalej, no to no ona zawsze istniała, prawda? Tylko no, ona nie wygra. Być może też kicz jest częścią naszego życia w ogóle, czy zawsze częścią świata, prawda? Nie da się tego wygrać. Tak, za chwilę. To będę, że właśnie kluczem do sprawy jest to, co Jakub Chmielewski powiedział przed chwilą. Historycy mniej mogą. Historycy mogą tam, gdzie mają źródła i nie bardzo mogą uruchomić wyobraźnię, żeby to napisać. Znaczy na swój pożytek muszą uruchomić wyobraźnię. Powiedzmy, nie ma tych, którzy przeżyli, jak wygląda ostatnie chwile w komorze gazowej, prawda? To może Grossman napisać i to było poruszające niesłychanie. To węgierski film, prawda? Kręcony z perspektywy kamery na czole, tak. Ale on też się zatrzymał na drzwiach komory. Tak. Więc jakby w pewnych chwilach no, to tabu jest niezbędne wręcz. To znaczy niekonieczne, bo nie wiemy tak naprawdę, nie mamy tam wstępu, prawda? Nie mamy tam dostępu. Z drugiej strony chyba jest normalne to, że zaczną powstawać opery, że zacznie powstawać jakiś musical nawet, czy zaczną powstawać sztuki teatralne trochę bardziej na luzie, czy też ludzie zauważą, że w obozach koncentracyjnych, czy nawet w obozach zagłady, byle nie natychmiastowych, prawda, istniało coś takiego, że ktoś mógł się zakochać. To jest jakby część tego świata, prawda? Za jakiś czas pewno zaczniemy to mniej czy bardziej akceptować jako coś mniej szokującego. To jest chyba właśnie kwestia tego upływu czasu. Ja chciałbym przejść jeszcze do ostatniego poważnego wątku i potem Państwo będziecie mieli szansę na zadanie pytań czy włączenie się do dyskusji. Widzę, że Adam Puławski już przebiera tak z ochoczą nogami, tak. Otóż chciałbym spytać o coś oczywistego w kontekście dyskusji czy prezentacji tej książki. Jakie jest jej miejsce w historiografii według Was? Bo mamy jakby z jednej strony temat monograficzny, z drugiej strony to jest właściwie synteza, to co zrobił Lidlfang na jakimś tam planie. Mamy znakomite studia jakby dające panoramę całą, typu Hilberg, i mamy studia mikrohistoryczne, kapitalnie pokazujące świat z twarzami, z konkretnymi ludźmi, prawda? Zilberberg ma wrażenie, jest gdzieś po środku, to znaczy ma zalety jednego i drugiego, prawda? Widzę konkretnych ludzi, widzę tego rabina Talmuda, widzę tego niemieckiego oficera z tymi różami, prawda, białymi i jego młodą parę, prawda, z którą za chwilę zrobi jatkę. Wydaje mi się, że to właśnie to porusza. Znaczy, kiedy możemy spojrzeć w twarz, czy sprawcy, czy ofierze, kiedy mamy coś z osobistego w nim, prawda? Jakie jest miejsce tej książki w historiografii według Was? No, na pewno wysokie jakieś podium, nie wiem ile będzie tam tych stopni. Chociaż ja na podium to stawiam takie strzały, jak sąsiedzi Grossa i tak dalej, które poruszą i coś naprawdę wielkiego rozpoczną. Jakąś debatę, poruszą serca, umysły. Ludzie zaczną się spierać o przeszłość.
Ale później na troszkę niższym miejscu, ale te syntezy są konieczne, bo żeby taki czy inny wybitny eseista coś mógł pomyśleć i nam przekazać, to on musi się tego naczytać, prawda? Bo on musi to zrozumieć, jak to wyglądało, ilu było tych. Ostatnio jakiś czas temu spieraliśmy się, też właśnie Polacy, Żydzi, kolaboracja, mówię co. I takie padło pytanie, czy jest istotne przy badaniu powiatu i zagłady losu żydowskiego, jest istotna informacja, ilu tam było Niemców w sumie. No ja się upierałem i kłóciłem z przyjaciółmi, że tak, to jest bardzo istotne, że mimo wszystko ten element i strachu, i siły, i wszystkiego jest ważny. I bez tego typu monografii to wielu często wybitnych historyków gubi się moim zdaniem, bo wybiera jakiś tam styk między sprawcą czy półsprawcą a ofiarą, a nie zauważa w ogóle całego kontekstu, który jest, był naprawdę bardzo szeroki. I tu jeszcze raz wrócę do tego, troszkę mi brakuje tego polskiego kontekstu, losów i dynamiki okupacji niemieckiej wobec Polaków przede wszystkim. Znaczy, książka doktora Zeypert-Langa jest niewątpliwie jedną z najważniejszych książek dotyczących w ogóle zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Oczywiście dotyczy jednego dystryktu, ale podobne monografie powstały też w kontekście innych dystryktów. Znaczy, może jeszcze inaczej, odnośnie dystryktu lubelskiego oczywiście są starsze publikacje Didiera Pola czy Bogdana Musiała, który akurat pisał z punktu widzenia niemieckiej administracji cywilnej. Z kolei mam wrażenie, że książka Davida Zeypert-Langa jest to bardziej punkt widzenia żydowski, co chociażby wynika z bardzo obszernego wykorzystania źródeł żydowskich, relacji osób ocalałych. Ale też trzeba pamiętać, że polskie tłumaczenie, to jest w zasadzie tłumaczenie jeden do jednego książki wydanej po angielsku w 2013 roku, więc przez te 10 lat, no jednak postęp w badaniach jest spory i widać, że są pewne błędy czy nieprecyzyjne sytuacje, ale oczywiście to nie umniejsza, że ta książka pokazuje w sposób syntetyczny przebieg okupacji niemieckiej wobec Żydów, ich prześladowania, czy w końcu ich zagłady podczas II wojny światowej. Proszę Państwa, chciałbym teraz oddać głos Wam, publiczności, widzom. Widzę Adam Puławski, proszę przyrozumieć następny osób. Teraz najpierw to studenci zabierają głos. Adam wciąż jest studentem, więc to kiedy przychodzi tutaj, nikt miał nie zabierać głosu, ale jak słuchałem panów, to miałem wrażenie, że tak jak parafrazując słowa sobie Kręga o tych rzece łez, to panowie w pewnym momencie opowiadaliście barką, myśli na wieprze, ale gdzieś na Uherkę, gdzieś tak takie przestworza bardzo, bardzo odległe od głównego tematu dyskusji. I ja na koniec usłyszałem dopiero od Andrzeja Żbigowskiego niezmiernie ważną rzecz. Otóż panowie tak mocno nie zaakcentowaliście, ale akcja Rachel to chyba niezwykła, wielka, logistyczna akcja Niemców. I to nie jest tak, że jak jest akcja w jakichś innych miejscowościach niż Lublin czy Warszawa, to, że tam się to dzieje w jakiejś przestrzeni nieodgadnionej. Nie, tam za każdym razem jest posiedzenie sztabu Aktion Reinhardt miejscowego, gdzie się liczy siły, które są potrzebne. Jak są za małe siły niemieckie na miejscu, to się sprowadza siły niemieckie z zewnątrz. I w czasie wielkiej akcji Polacy, powiedzmy sobie szczerze, w czasie tych akcji deportacyjnych mieli niewiele do powiedzenia. No wiemy, że policja polska otaczała czasami getto. W Krowieszowie mamy przykład, że wzięto także kolejarze, ale de facto to getto było otaczane przez siły niemieckie i to tylko było robione rękoma niemieckimi. Możemy o Polakach mówić, bo to taki się stał temat
który tak naprawdę w książce Cyberpunka nie występuje. Nie wiem, dlaczego to się pojawiło, bo to, no ale dobrze, że się pojawiło. To jeśli mam mówić o Polakach, czy winie Polaków, czy odpowiedzialności Polaków, to nie w czasie samych akcji deportacyjnych, tylko po. Czyli to, co się dzieje w lasach. Czy ci Żydzi spotykają pomoc, czy nie spotykają. Spotykają Andrzej Sowietów i już to nie jest tak, że w czerwcu powstaje pierwszy oddział jakiś partyzantki sowieckiej. Dział partyzantki sowieckiej są już od zimy 1941 roku. Na Lubelszczyźnie już w maju, tutaj Mariusz Januszkowski może potwierdzić, jest szereg pacyfikacji wsi lubelskich za to, że na tym terenie operuje partyzantka sowiecka. Także ci Żydzi tam, nie jest tak, że nikogo nie spotykają, spotykają partyzantów sowieckich. Partyzantki jakowskiej nie ma. Tak naprawdę do wiosny 1943 roku, wcześniej są grupy jakieś tam grupy spalonych, czy akcje w czasie wysiedlenia za mężczyźni, ale to są akcje wypadowe. Także to, możemy mówić o odpowiedzialności polskiej, no to mówmy także w kontekście właśnie tej wielkiej logistycznej akcji, jakim była akcja Reichert, i o tym mówi głównie książka Cyberpunka i wydaje mi się, że powinniśmy to podkreślić. Dziękuję. Ja mam pytanie. To w tej książki nie miałem możliwości całej przeczytać, ale troszeczkę no, jakiś kontekst z nią miałem. I jakby to, co było dla mnie bardzo ciekawe i chciałbym, żebyście panowie się do tego jakoś odnieśli, to ten chaos, bo tak to mi wygląda, który panuje między terenem, czy też jakby między tym, co się dzieje w tych poszczególnych małych miasteczkach itp. I oczekiwaniami góry. Ja mam wrażenie, że Cyberpunk mówi, iż co zrobić z Żydami, że zagłady niejako wymyślano na Lubelszczyźnie i metodą prób i błędów gdzieś w tym chaosie między działaniem góry, a między działaniem dołu. Czy ja to dobrze interpretuję, czy też to jest tylko moje niedoczytanie i niezrozumienie? Wiesz, Rafale, coś takiego jest, no bo z jednej strony Adam ma rację, że jest to planistyczne założenie, bardzo skrupulatnie jakoś realizowane, ale i sam Globowski nie był wielkim, prawda, strategiem i jakimś intelektualistą, i ci jego pomocnicy tak samo. Więc oczywiście oni już od października 41 mają od Himmlera to zadanie i się przygotowują, szkolą się, prawda, i biorą tych od eutanazji, tych, co byli tam gdzieś pod Smoleńskiem, tam, prawda, te ciężarówki, etc. I oni domyślają się, czy mogą sobie wyobrazić, jak skasować, zabić, zamordować małą społeczność, 1000, 2000 ludzi. Ale oni nie mają doświadczenia ze społecznościami 30, a w Warszawie 400 000 ludzi, prawda? Oni na pewno cały czas jak gdyby się udoskonalają w tym. A z drugiej strony chyba to, co ich wspiera, to jednak rzeczywisty brak reakcji otoczenia nieżydowskiego. Oni widzą, że dadzą z tym radę i są coraz sprawniejsi. Czy ja wyjdę poza Cyberpunka, ale to też jest pytanie, bo czy rzeczywiście brak doświadczenia, a to, co się dzieje równo, no, z pewnym wyprzedzeniem, no, bardzo niewielkim, a właściwie, ale jednak z jeńcami sowieckimi, czyli mamy młodych ludzi, absolutnie predestynowanych do oporu, i oni przecież ich milion bardzo szybko, jeszcze przed akcją Reinhardt, mordują, czyli jakby doświadczenie, ale to jest mord. Doświadczenie już jednak pewne mają. To właśnie nie sam, wiesz, bo chyba Globowski nie miał specjalnie, to może Adam coś więcej, nie miał doświadczenia ze stalagami dla tych, no tak, ale ale już widzę, że można. Można, na pewno mają jakąś wiedzę, ale to i to komparatystyka by nam pomogła, bo ten wątek jest rzeczywiście konieczny.
Znaczy jeszcze dodam może, że zagłada Żydów, ona przebiega oczywiście etapami w różnych częściach Europy. Bo przecież na terenie Związku Radzieckiego ani z grupą operuje już od lata 1941 roku. Tylko, że nie morduje się tam w stacjonarnych komorach gazowych, a poprzez masowe egzekucje dopiero troszkę później przywiezione są samochody przerobione na mobilne komory gazowe, które później są podobne są wykorzystywane w Chełmie, prawda? Czy tam były dwa albo trzy typy? Prawdopodobnie to samo, no, ale efektywność nie jest tak. Znaczy tutaj mam wrażenie, że kluczową kwestią jest zastosowany sposób eksterminacji. W tym, z tego punktu widzenia, no Niemcy nie mieli doświadczenia mordowania w stacjonarnych komorach gazowych. Przecież kiedy rusza autobus zagłady w Bełżcu, kiedy rusza autobus zagłady w Bełżcu, szybko okazuje się, że trzeba jednak przebudować komory gazowe, bo są zbyt małe, tak? Ale to jest... Adam, bardzo przepraszam, ale jeśli ale mówisz, Adam, bardzo proszę, do mikrofonu jest transmisja, jesteś niesłyszalny. No to może ja tak dwa słowa i później oddam mikrofon. Bo tak, tutaj była mowa i o Bodewilach, więc ja tutaj zacytuję może artystę malarza, profesora Ludwika Maciąga, Świadka historii, który napisał takie zdanie, jako artysta malarz. Świadek, że temat rzeźni ludzkich jest niewygodny dla każdej władzy w każdym czasie. I tutaj taka dyskusja, czy to szpadle, czy gazem, czy czymś mordowanym jest mocno, wydaje mi się, wtórnym zagadnieniem. Podstawowy problem to były te decyzje administracyjne. I tutaj możemy się odnieść do czasów Solidarności, kiedy tutaj było 10 milionów członków, tak? No i co? Jak tych internowano, to te 10 milionów nie mogło tej garstki jakoś uratować? No to jest tego typu dyskusja. Więc tutaj tak jakby lęczę tą decyzją administracyjną, ta omnipotencja, potęga każdej władzy w każdym czasie, jest sprawą kluczową. A tutaj, czy to był Polak, czy był Ukrainiec, czy ktokolwiek, to jest, wydaje mi się, że bardzo wtórna rzecz. I to dookoła mi się toczy i cały czas te same błędy powtarzamy, tutaj za Bugiem jest wojna i dopiero po jakimś czasie tam wyjdą jakieś takie różne detale i my też w tej bańce informacyjnej jesteśmy i coś tam trzymamy za kogoś kciuki, na coś się godzimy. Tutaj jeżeli chodzi o te getto w Warszawie, o takim już świętej pamięci mój znajomy jako dziecko był ubogim dzieckiem gdzieś tam z rodziny z Podlasia, którego oddano do bogatszej trochę rodziny do Warszawy. I on był na placu bankowym w czasie, kiedy płonęło getto i opowiadał o tych szczątkach ludzkich, które ta temperatura wynosiła do góry i te szczątki opadały po drugiej stronie muru. No i tam te siły, tam też ludzie żyli. To są straszne czasy. I tutaj problemem wydaje mi się, że nie jest wojna, bo wojna to ten front przeszedł i stosunkowo niewiele osób ginie bezpośrednio w starciach wojennych, tylko ta późniejsza polityka rządząca. Zabrakło państwa polskiego, ktoś inny wtedy piastował funkcję starostów, wielu burmistrzów realizowało zarządzania te niemieckie. Były normalne mechanizmy, ludzie żyli w tamtym czasie, odpowiadali jakieś tam pobory, mieli jakąś pracę zlecaną przez tą administrację niemiecką. Trwało tak jak dzisiaj. Niewiele się różniło. Front przeszedł, ciach i polityka czysta. Tak mi się wydaje. No i ten profesor Maciej. Temat rzeźni ludzkich niewygodny dla każdej władzy w każdym czasie. Znaczy, ja bym jeszcze się odniósł do tego doświadczenia, o którym profesor Wnuk zwykł. Nie bez przyczyny Dieterpol powiedział, że akcja w Lublinie była politonem doświadczenia. Niemcy się uczyli tego. Do maja 1942 roku, co zresztą też dr Zybert Lang podkreśla w swojej książce, w zasadzie likwidowano pojedyncze miejscowości. Dopiero od maja 1942 roku od powiatu puławskiego i kolejnych powiatów w dystrykcie lubelskim te akcje zaczynają obejmować całe powiaty.
Więc zmienia się mechanizm. Wypracowany mechanizm w Lublinie jest przeszczepiany gdzie indziej. Oczywiście jest dostosowany do warunków panujących w danej miejscowości. Ale to też nie jest zapewne przypadkiem, że ludzie ze sztabu z Lublina w lipcu 1942 roku już mając jakieś konkretne doświadczenie, jadą do Warszawy. I tam Hefle, tam Wordhoff i inni ze sztabu akcji Reinfeldt no kierują do akcji. Bo tamtejsi funkcjonariusze nie mają tego doświadczenia. Nie jest też zapewne przypadkiem, że z Lublina latem 1941 roku jadą członkowie lubelskiego dowództwa z lubelskiej komendy Policji Bezpieczeństwa i Służb Bezpieczeństwa i dołączają do Einsatzgruppe. I ci ludzie, tak jak Hermann Wolfskow, kierują na przykład likwidację wszystkimi akcjami likwidacyjnymi w getcie lubelskim. Oni oczywiście zdobyli tam pewne doświadczenie, ale jednak sposób eksterminacji na wschodzie, na terenie Związku Radzieckiego jest inny niż ten, który ma być zastosowany w ramach akcji Reinfeldt. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, niestety musimy już kończyć tę dyskusję. Można by ją przedłużać jeszcze długo z pożytkiem, ale czas ma swoje ograniczenia. Natomiast pozostało mi jeszcze wykonanie pewnego zadania, o które zostałem poproszony przez Joannę Asię Zentar, która koordynowała w naszym ośrodku wydanie tej książki. I teraz, żeby mówić jej ustami, ja po prostu przeczytam, co mi napisała. Są to podziękowania dla różnych ludzi zaangażowanych tu w trakcie. Publikacja książki Dawida Zilberga. Dodam tylko jeszcze, że Asia jest z nami obecna, tylko że w internecie, bo nie mogła tu być na sali. Publikacja książki Dawida Zilberklanga Bramy Łez, Zagłada w dystrykcie lubelskim została zrealizowana w ramach projektu wydawniczego, który ośrodek Brama Grodzka Teatr NN rozpoczął w 2020 roku. Chciałabym w tym miejscu podziękować osobom, które były zaangażowane w ten projekt. Przede wszystkim Dawidowi Zilberklangowi za zaufanie i powierzenie nam tekstu swojej książki. Monice Medlerskiej-Kolerich za podjęcie się przygotowania tłumaczenia tekstu. Beacie Binko za wnikliwą redakcję i skrupulatną korektę, Tuniowi Rogowskiemu za przygotowanie indeksów i uwagi korektorskie, Monice Tarajko za przygotowanie projektu graficznego i skład publikacji. Dziękuję także pracowniczkom Yad Vashem, The World Holocaust Remembrance Center, Alai Perez, Jasminie Garwal, Eli Floresheim, Mai Vogel-Heiss za współpracę podczas realizacji tego projektu wydawniczego. Chciałbym też podziękować moim koleżankom i kolegom z ośrodka za pomoc podczas pracy nad publikacją. Agnieszce Wiśniewskiej, Piotrowi Krotofilowi, Ziemowitowi Karłowiczowi. Oddzielne podziękowania kieruję do Rafała Wnuka, Mirosława Filipowicza, przepraszam, czytam, i Pawła Jarosza. Publikacja nie ukazałaby się w języku polskim, gdyby nie pomysł i determinacja Tomasza Pietrasiewicza. Projekt wydawniczy został zrealizowany we współpracy z Yad Vashem, The World Holocaust Remembrance Center. Partnerem projektu było Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Przygotowanie i wydanie polskiego tłumaczenia książki Dawida Zilberklanga, Gates of Tears, The Holocaust in the Lublin District, to projekt towarzyszący obchodom 80. rocznicy akcji Reinhardt, realizowanym przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. I w tym momencie dziękuję Państwu za uwagę i nawet za liczną obecność. Jeszcze raz ogromnie dziękuję i cieszę się z obecności Andrzeja Żmikowskiego i Jakuba Tmielewskiego. Musiałem zrobić małą wpadkę i tym razem. Bardzo dziękuję.